Stworzył ten system około 100 pełnomocników, i to był system, który miał trochę partię poruszyć. Tak? Czyli Kaczyński na nowo przetasował partię, zrobił, podporządkował jej strukturę okręgom senackim stworzył tam pełnomocników, to to prowadziło generalnie do podziału, było tam 41 wcześniej okręgów partyjnych, tak jak w wyborach do Sejmu, on podzielił to tak jak w wyborach do Senatu, czyli niektóre okręgi zmieniły granice, inne tam zostały podzielone i tak dalej, i dalej. I zanim państwu powiem o kilku przykładach, to powiem tak, Jest gigantyczna wojna na wielu poziomach między tymi ludźmi. Bo ci pełnomocnicy to nie są posłowie, to zazwyczaj lokalnie jacyś działacze, tak jak haustowski właśnie, samorządowcy, a jednocześnie są posłowie w regionach, którzy obawiają się, że ci pełnomocnicy będą chcieli kandydować. Jest gigantyczna wojna. To znaczy, ta, jakby to, w jaki sposób ci ludzie się nienawidzą, jak ze sobą walczą, jest niebywałe. PiSowi Coś, co Kaczyński projektował jako yy, wyzwolenie energii, jako danie takiego nowego kopa partii, kończy się w wielu miejscach naprawdę gigantycznymi awanturami, które mogą utrudnić w ogóle prowadzenie jakiejkolwiek kampanii wyborczej. I teraz na przykład z Erkimi też opisywaliśmy w Onecie. Sytuację w Małopolsce. Tam nie ma takiej sytuacji y, sejmikowej, ale jest na przykład tak, że y, w Tarnowie szefem PiSu przestał być Ryszard Pagacz, to jest wicewoda, wojewoda Małopolskiej związany z Ryszardem Terleckim, wicemarszałkiem Sejmu, a jego miejsce zajęła Magdalena Szwajkosz, która y, jest zaufaną Beaty Szydło. I w ogóle Beata Szydło zaczyna się powoli odbudowywać, nie tylko w Małopolsce, ale na przykład też. W centrali. Ona korzysta z tego, że Morawiecki jest w defensywie. No, on stracił gigantycznie ważny region. I ona się powoli odbudowuje. No, drobny przykład. Rzecznikiem partii został Rafał Bochenek, który jest jej człowiekiem był i był rzecznikiem jej rzecznikiem. Ale to też jest, jest ważna rzecz, dlatego, że... Yy... Bo to, że, że pan Fogiel przestał być rzecznikiem, no to oficjalny powód jest taki, że rzeczywiście no, został szefem Komisji Spraw Zagranicznych, ma dużo obowiązków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja słyszałem w ostatnich tygodniach też narzekania na Fogla i w ogóle na komunikację, że Tusk jeździ po kraju, opowiada różne rzeczy i tak naprawdę nie ma reakcji. No bo ciężko nazwać reakcją ten strumień świadomości Jarosława Kaczyńskiego, który on tam uskutecznia na tych swoich spotkaniach. Natomiast że nie ma konkretnych odpowiedzi na zarzuty Tuska w różnych konkretnych sprawach. I na przykład już w tym tygodniu po Platforma miała taki kongres programowy dotyczący między innymi energetyki klimatu. I jeszcze tego samego dnia była konferencja właśnie tego nowego Rzecznika i starego Rzesznika, którzy wytykali Tuskowi różne rzeczy dotyczące właśnie spraw klimatycznych. I nawet Rafał Bochenek, ten nowy Rzesznik Partii, pojawił się w klubie Platformy zostawiając jakieś kwity czy pytania do Donalda Tuska Skuteczność tej, tej komunikacji, no to będziemy się musieli o tym przekonać. Natomiast widać, że już jest jakaś zmiana, tak? Ale jakby to jest elementem tego, o czym mówiłeś, że jak Beata Szydło się odbudowuje. Spokojnie. To nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.